No a niech wygrają, to wtedy się będzie działo będzie w tym 15. To wtedy będzie już prawdziwy żużel. Czaja, Miedziński, Łaguta, Przedpełski. Tylko zwycięstwo podwójne gospodarzy daje nam tutaj jeszcze śmiertelną walkę w ostatnim wyścigu. Zobaczymy, co stanie się w 14. Czaja, Miedziński, Łaguta, Przedpełski. Dobrze, gospodarze. Dobry start. Miedziński wywozi Łagutę na zewnętrzną. Co zrobi Grigory? Czy się tam odbije? Nie. Zamknięty. No ależ to była mocna, męska walka łokieć w łokieć. Czaja robi to, co miał zrobić z pierwszego pola startowego. Ono prawdopodobnie przywiezie trzecie kolejne zwycięstwo, a Adrian Miedziński tutaj mocno pograł sobie z Grigoriem Łagutą łokciem, ale otrzymali się obaj na motocyklu i Grisza Łaguta musi teraz próbować atakować z czwartego toru. Będzie mu bardzo, bardzo ciężko, bo już dobrze parą są ustawieni i Miedziński, i Przedpełski. Jeszcze atakuje Grigori Łaguta, jeszcze jakimś fantastycznym manewrem. Wierzy, że ten mecz można wygrać tak, by wjechać do finału. Łaguta między dwóch! Co tu się dzieje? Robi to! Robi to Grigori Łaguta! Niesamowita akcja, niesamowity atak, ale będziemy mieli 15 wyścig. Pierwszy jest Czaja, drugi, jakkolwiek by to brzmiało niewiarygodnie, Grigori Łaguta! Trzeci Darcy Ward! Przepraszam, Adrian Miedziński, czwarty Przedpełski. Co za akcja! Wielki żużel, wielkie ściganie i nie mogliśmy uwierzyć już. Wydawało nam się, że to niemożliwe. Częstochowa ożyła, trybuny ożyły, trybuny wierzą, że w sporcie takie rzeczy są możliwe. Że tu nie ma spraw niewyobrażalnych. Dziękują, jest 5-1. Ta dwójka swoje zrobiła, ale jak to zrobiła? Taki impuls może dać power tym, którzy wystartują w 15. O, i będzie się tu działo. Jakiś komentarz? Piekielna, mąska, sportowa walka. Coś pięknego. Pierwsza na pierwszym łuku. Mocny atak, zderzenie się dwóch zawodników. Później znakomity atak Grigoriego Łagutę. No, znakomite żużel. No, na to czekali kibice zgromadzeni przed telewizorami tutaj na żywo. Nie upowiem, że... I myśmy czekali przecież. Powiem szczerze, że naprawdę bieg do oglądania parę razy. Się Grigory obudził, prawda? Ale co on tu wyprawiał, co zrobił? No śmiejemy się, bo to po prostu jest czysta radość. Radość ze sportu, z emocji. Mogło być zupełnie inaczej. Łaguta na ostatnim okrążeniu i wjechał pod Adriana i między Pawełka. To jest ta właśnie akcja, która Adrian troszeczkę zostawił miejsca Grigori. Na łokcie, po rosyjsku, do przodu i został, przyjechał na 5-1. No to będą mieli co rysować w magazynie dzisiejszym. Już teraz zapraszamy na 22. Chyba Robert Wardzała będzie analizował taktyczne akcje. No to strzelamy w ciemno, że to, co zrobił Grisza, będzie rozłożone na czynniki pierwsze. Jak się kiedy występują tutaj ci, którzy sprawiali najlepsze wrażenie, którzy byli po prostu najszybsi. Ward i Tomasz Golob, para gości z Torunia, tor pierwszy i trzeci. Między nimi Michael Jebsen-Jensen i Rune Holta. Oni na 5-1 przywozili już nie takich, chociaż ci są znakomici. Tomasz Golob i Darcy Ward. Jeśli któryś z nich będzie tylko drugi, to Toruń jest w finale. A jeśli dwa lwy przyjadą z przodu, to w finale będzie Częstochowa, bo będzie remis, a Częstochowa była wyżej w sezonie zasadniczym. Jedziemy, Ward, Jebsen-Jensen, Golob i Holta. Za chwilę wszystko się rozstrzygnie. Ward chyba to załatwi. Co się może wydarzyć na dystansie? Zanim para częstochowska, jeszcze Golob wygrywa teraz z Rune Holtą. Darcy Ward jedzie pod duży komplet po 18 punktów. Co się może stać? Może jakiś defekt? No nic by nas tutaj już dzisiaj absolutnie nie zdziwiło. Tomasz Golob teraz miał tam drobne kłopoty na wyjściu. Holta wykorzystuje to, a zatem... Oj, jaka krótka sytuacja! Bardzo niebezpiecznie będzie ten wyścig oczywiście przerwany. Leżą Holta i Tomasz Golob. No nie dane nam było zakończyć tych zawodów. Nieładnie, nieładnie. Tomasz Golob wpadł na tylne koło Runa. Chciałby spokojnie należeć. Należy się, musi, ale... A mechanicy grzali ze Słowenii.
A jeżeli chodzi o to, nie mam pojęcia. Taki wypadek? Tomek, no Tomek jest zawodnikiem, który ma bardzo mało wypadków. To jest bardzo dobrze technicznie jeżdżący zawodnik, który ma dużo szczęścia w tym żużlu. Sytuacja tego typu, że Tomek rzadko jechać bez jednego zawodnika od pierwszego wyścigu sząbierskiego. W takiej sytuacji goście z Częstochowy, ale jednak nie dali za wygraną. Jednak robili wszystko, żeby tutaj jeszcze zawalczyć o wielki finał, żeby bić się o złoto za tydzień. Zobaczymy Darcy Ward, Michael Jensen i Rune Holta. Jedziemy po raz ostatni i za chwilę będziemy wiedzieć, kto jest w finale. Taśma pójdzie w górę. Poszedł Darcy, poszedł Jensen. Przywozi w finał Toruniowi. Nie wypisalibyśmy tego. Nie stworzylibyśmy takiego scenariusza. Żaden ani Hitchcock, ani jakiś inny Van Gogh by tego po prostu nie wymalował. To się nie mogło wydarzyć. To jest niedziela cudów, to jest niedziela rzeczy niemożliwych, no niemożliwych. Chyba jednak cuda się zdarzają w Częstochowie. Co to się stało? No... Każdy już myślał, że Częstochowa w wielkim finale. Kółeczko zabrakło 400 metrów i Univax w wielkim finale. Huśtawka nastrojów jest, no to jest karuzela, rollercoaster, proszę Państwa. Co tu jaki się był działo? Wynik? 3-2, tak? Bo Holta nie dojechał. No, to już nie ma różnicy, czy było 3-2, czy 3-3, czy 4-2. Univax w wielkim finale, wielkie gratulacje. Wielkie piją nam serducha i śmiejemy się, już nie mam pytań. Ja już nie mam pytań. To jest nasz sport narodowy, prawda? Wczoraj w Słowenii pokazaliśmy to, a dzisiaj mamy przykład tego, jak wspaniałe są to zawody, jak wspaniałą dyscypliną jest żużel.